Beskid Sądecki, region wodą płynący. Bogactwo natury, w którym człowiek odnajduje swoje miejsce. Woda, źródło wszelkiego życia, gromadzi ludzi, uczy szacunku do natury. Jak dbać o skarb ukryty we wnętrzu Beskidu Sądeckiego, odpowiadają lokalni działacze, społecznicy, osoby starsze oraz najmłodsi mieszkańcy. Jestem popularna, jestem mineralna, słona, słodka, z dodatkami i bez. I nikt już nie pamięta, jaka moja rola jest, jaka szkoda. Kim jesteś? Jestem woda. Fundusz Partnerstwa stawia sobie za cel ochronę zasobów wodnych, dlatego też podejmuje wszelkie możliwe działania, żeby wesprzeć pomysły mieszkańców różnych terenów w tym zakresie. Przykładem tego są nasze działania w Beskidzie Sądeckim, gdzie wspieramy mieszkańców w realizacji inicjatyw związanych z dziedzictwem wodnym, które jest bardzo charakterystyczne dla tego terenu. Odwiedzamy źródło Świętej Kingi. Opiekę nad źródłem sprawuje Stowarzyszenie Młodów Głębokie. Jego prezesem jest pani Maria Krasowska. Główną wyjściową sprawą tutaj, żeby zacząć cośkolwiek robić, to właśnie była woda, bo te zasoby wodne u nas w tych górach też zaczynają być problemem. W tej chwili naprawdę ludzie nie mają wody, a to nasze źródełko bije i bije bez końca. To jest wysoko zmineralizowana woda, która leczy schorzenia nerwic, żołądek, także te wartości są znane. To miejsce przyciąga ludzi, gromadzi i z zewnątrz wycieczki, prawda, i tutejsi bardzo sobie cenią. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w Dolinie Rzyczanowskiego Potoku, gdzie człowiek utworzył pomnik przyrody, który ma za zadanie ochronę źródeł tego potoku i jego dalszy bieg. Element ochrony polega tutaj na tym, że my pozostawiamy tą roślinność, nie, która ten brzeg umacnia. Nie. Usunięcie tych drzew może powodować erozję. Nie. Jaja, sopel na wąsach dziadka i zupa bardzo rzadka. Bo woda jest żywiołem, nie? Może być czynnikiem niszczącym, ale jeżeli człowiek z tą przyrodą żyje w symbiozie, to myślę, że ten czynnik niszczący można zneutralizować. Odwiedzamy Tylicz. Miejscowość położoną nieopodal Krynicy Zdroju. W Tyliczu znajduje się szereg atrakcji turystycznych związanych z wodą. Znajdujemy się w nowo powstałej pijalni wód mineralnych w Tyliczu, pijalence, którego źródło ma nazwę Bradowiec. Jest elementem układanki, którą chcemy złożyć w całość, czyli w szlak wód mineralnych. 2 lata temu powstał zamysł utworzenia szlaków wód mineralnych, ponieważ jest to największe nasze bogactwo tej ziemi. Oprócz pijalni, atrakcją Tylicza jest mofeta, czyli naturalnie wydobywający się z głębi ziemi dwutlenek węgla, tworzący na powierzchni wody charakterystyczne, bulgoczące pęcherzyki o różnej wielkości i częstotliwości. Podobną mofetę możemy znaleźć także w innej miejscowości Beskidu Sądeckiego, w Złockiem. W
Dzięki Funduszowi Partnerstwa udało nam się już 3-krotnie zdobyć środki na różnego rodzaju nasze inicjatywy. No i dzięki temu wsparciu i pracy naszych wolontariuszy mamy kolejną pielęgniarkę w Tyliczu. Kierujemy się w stronę Żegiestowa. Na przełomach Popradu, przepływającego przez miejscowość, znajduje się ścieżka przyrzeczna ornitologiczna Łopata Polska. Ścieżka ornitologiczna w Żegiestowie wokół przysiłka Łopata Polska powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. Poprad jest siedliskiem wielu gatunków, oczywiście ptaków również, stąd właśnie pomysł tej ścieżki wokół Popradu. Można tutaj zaobserwować dużą ilość czapli, są zimorodki, jest wiele odmian pliszek, które właśnie zawsze w okolicach rzek się trzymają. Można również zobaczyć czarnego bociana, który nie jest rzadkością tutaj. Jeśli ludzie dbają o to, co ich otacza, zyskuje otoczenie i natura. Warto zmieniać negatywne nawyki w dobre środowiskowo praktyki. Jak to robić, pokazują projekty i działania realizowane w Beskidzie Sądeckim. Między innymi w zespole szkolno-przedszkolnym w Muszynce. Smutno ci, wodo? Bardzo! Woda jest tym z żywiołów, który jest niezbędny do życia wszystkich organizmów żywych na Ziemi. Życie wyszło z wody i obieg wody na Ziemi, w przyrodzie, jakbyśmy to powiedzieli, powoduje, że życie powstało na Ziemi i może funkcjonować. Woda w górach zawsze miała wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności i te społeczności dbały o wodę, korzystały z jej zasobów. Przecież woda służyła do celów leczniczych, wodą się polewano, oblewano, obmywano. Jeszcze pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku kąpiele w Popradzie uważano za lecznicze. Przepisywali je lekarze. Aspektem leczniczym miał być zarówno taki mechaniczny masaż wody, jak również obecność w Popradzie wód mineralnych. Ludzie budowali studnie, kobiety przysiadały na brzegu i opowiadały długie historie. Inne prały w rzekach i śpiewały. Woda była nie tylko do mycia, picia i życia, woda była elementem tradycji. Teraz tradycja umiera. No mój Boże, woda to jest życie. Nie wyobrażamy sobie życia bez wody. I dla zwierząt, i dla ludzi. Więc ratujmy to, co jeszcze możemy uratować. Źródełko, przy którym dzisiaj stoimy,
płynie od tysięcy, setek tysięcy lat. Korzysta z niego dziesiątki pokoleń. Ale wyobraźmy sobie sytuację, kiedy przestaniemy dbać o naszą przyrodę, kiedy zabudujemy, zniszczymy, wylesimy, utracimy zasoby wody zwykłej. I tak jak się nam wydaje, że nie ma problemu, bo wystarczy odkręcić kurek, którym popłynie woda, to za chwilę z tego kurka woda może nie płynąć, bo jej nie będzie. Bo widzimy teraz Wisła jak spadła, potoki jak wyschły, prawda? Po Pradzie woda opadła. Więc to sam to mówi, że musimy ratować przez wszystko, co tylko jest możliwe, ratować wodę. Woda to nasze życie. Dzięki niej tutaj poniekąd istniejemy. I dlatego tej wodzie należy się szacunek. Ziemia ma bardzo dużo, szczególnie tutaj, źródeł w górach. Tylko trzeba je odszukać. Trzeba je ochronić. Trzeba je wydobyć. I to jest bardzo ważne. To powinno być ratowane cały czas przez wszystkie pokolenia. Żeby następne pokolenia, które nastąpią, które się urodzą, prawda, żeby im nie było brak wody. Żeby ta woda mineralna tutaj jeszcze ich leczyła. Woda łączy pokolenia. Współczesny rozwój cywilizacyjny wymaga od nas pokazywania dobrych praktyk, wzajemnego uczenia się od siebie. To, jak będziemy dbać o przyrodę teraz, zaprocentuje w przyszłości. Sam moment otwarcia pijalni uroczystego z kolei też powoduje to, że zbierają się mieszkańcy, co też jest elementem integrującym. Raz przekazujemy wiedzę o wodach, o tym, jak, z czego ta woda jest zbudowana, jakie mogą być pożytki z picia wody, ale również przekazujemy wiedzę na temat ochrony zasobów, ale sam fakt spotkania integruje to społeczeństwo. Optymistycznie patrzymy w przyszłość. Woda jest naszą wspólną sprawą, dlatego powinniśmy podejmować działania bez względu na wiek i bez względu na miejsce, w którym funkcjonujemy.